Gini przebrzydły potworze. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Hejka, jak leci? Ścigam tego cholernego potwora już od samej granicy z Turbekistanem. Oddałbym wszystko, żeby go dorwać. Zakłóca ciszę nocną i jakby było tego mało, zakłóca ją także w dzień. Zaraz, to ty jesteś ten słynny Harry? Tak, Harry Potter, główny inspektor do spraw ciąży u mamutów. Jestem nie Pełka, a to Mustafa. Przybyliśmy zdjąć stronę mafię paliwową. W takim razie mam dla was świetny plan. Spokojnie, o to się nie martw. Tak się składa, że gdy tutaj płynąłem i łowiłem ryby na statku, złowiłem tego oto gościa. Nazywa się Dunkoro i jest słynnym strategiem. No to Dunkoro, powiedz mu, jaki jest nasz plan. No, o kurde, muszę to zapisać. No, wyroj mi syrlaszuj na malofiew. Negtha idko wianu. Co o tym sądzisz? Tak to się nie da! Nonsens, da się! Hej ty, dlaczego nie śpiewasz? Pozwolił ci ktoś nie śpiewać. Przepraszam, zakrztusiłem się, to się już więcej nie powtórzy. Zakrztusiłeś, ja ci się zaraz zakrztuszę. Widziałeś chuja? Ukrywał przed nami alkohol, to niewybaczalne, ale może się już pożegnać z tytułem ocalały. To rządzenie jest strasznie męczące, musimy gdzieś wyjechać. Tak się składa, że wczoraj widziałem taką reklamówkę: przyjedź do Polski, twój samochód już tutaj jest. Co, do Polski? Nie ma mowy, ja do Afryki nie pojadę. Mam pomysł, ogłośmy konkurs na najlepsze wakacje. Ten, który podsunie nam najlepszy pomysł na wczasy, wygra 2 godziny życia na wolności. Ej Harry, słyszałeś najnowsze wieści? Harry, wstawaj ciuć-moku. Oj, przepraszam, mam problemy z ciśnieniem i czasem zdarza mi się przysnąć. Taniździ, że ogłosili konkurs na najlepsze wakacje. Masz zamiar zabrać się z nimi? Nie, to my zorganizujemy im wakacje, których długo nie zapomną, a pod ich nieobecność obejmiemy tron. Gdzie ich chcesz wysłać? Na Syberię? Blisko, do mojej letniej rezydencji w mongolskich górach. Przetrwają tylko najtwardsi. Oczywiście muszę jeszcze to uzgodnić z Dunkoro. Dunkoro, co o tym sądzisz? Dziękujemy za cenne rady, na pewno się do nich zastosujemy. Zaraz, a kto ich nakłoni do tej wycieczki? Przecież oni cię znają. I w ogóle, kto normalny pójdzie tam, gdzie jest aż 3 tanich zdziżów? Ja nie, ale znam kogoś, kto pójdzie. A więc to wy jesteście tani zdziży? Mali jacyś, ale nie martwcie się, u mojej rodziny tak was wykarmią, że w tydzień urośniecie z 20 cm. Zabrać ją stąd i skazać na Shawshank, cokolwiek to oznacza, jak ona w ogóle śmie tu przyłazić, jeszcze mi sufit porysuje, dawać następnego. Początkowo chciałem wam dać orła, który liczy do 1000. 1 2 3
4, 5. Ale stwierdziłem, 6, że lepszy będzie 5-minutowy pobyt 8, w hotelu. Twoje ostatnie wakacje w Mongolii, motto hotelu. Jeśli wytrzymasz dłużej niż 5 minut, kolejne 5 masz gratis. Hotel składa się z iglo i deski do siedzenia na lodzie. Koszt wynajmu, hotel płaci 100 zł każdemu, kto tam przyjedzie. Menu hotelu, mrożona foka, mrożony pingwin i lód. Atrakcje hotelu, żywa foka, żywy pingwin i lód. To mi się podoba, wchodzimy w to synu, a tak nawiasem, nie orientujesz się przypadkiem co to jest Shawshank? Nie, a bo co? Bo przed chwilą kogoś na to skazałem i nie wiem co oni jej teraz będą robić. To ja pójdę sprawdzić, bo sam jestem ciekawy. O kurde, ale rządzenie jest fajne, a wracając do naszej umowy to... 120, 121, 122. Ej koleś. Oj przepraszam, problemy z ciśnieniem. Masz szczęście, że się obudziłeś, bo potraktowałbym cię moim elektroszokiem. No to panowie zbierać się, bo rezerwacje czekają. Wyjechali, muszę pogadać z księgową prezydenta. Pani Krysiu. Przykro mi, konkurs już się skończył. Nie chodzi o to, muszę zostać prezydentem, teraz zanim nie wrócą tani zdziży. Poczekaj, muszę to uzgodnić z byłym prezydentem. Panie prezydencie, co pan o tym sądzi? Chyba chodzi mu o to, że się zgadza. W takim razie mianuję cię nowym prezydentem i stanu. Nie pełka pierwszy. Spójrz jaki jest szczęśliwy. A teraz wyjdź do ludu. Niech cię powitają z radością w sercach i z uśmiechami na twarzach. Mama będzie ze mnie dumna. Ludzie, powitajcie swojego nowego prezydenta. Co to za ciota? Mamo, to ja nie pełka. Ach, to ty syneczku, tak się cieszę. Według mapy jesteśmy na miejscu. To ma być ten hotel? Co to w ogóle jest? Cholera, a wiedziałem, że lepiej było wziąć orła. Chyba mamy towarzystwo. O cholera, to jeden z tych lugołowych monstrów, o którym czytałem w radiu. Są niczym zombie. Chodzą i bezmyślnie zabijają ludzi w poszukiwaniu najnowszych lugoł. Panowie, proponuję odwrót, na mój znak, spindalać. Tani zdziży znów błysnęli i...